Dobry wieczór, moi widzowie. Jak mnie słychać, jak nie widać. Rozpoczynamy kolejny live skarbowych historii, tym razem skarbowych historii na luzie, bo to na spontanie wyszło, bo właśnie z gór zlazłem, nie wiedząc, jak się będę czuł. A że czuję się... Aha, to o tej godzinie nie wolno jeszcze przeklinać. Zmęczony, ale pozytywnie zmęczony, więc postanowiłem odpalić live'a. Poczekajcie, pierwsza sprawa. Jak mnie słychać, jak mnie widać. Justyna BC, wielkie dzięki za wsparcie kanału Underground Passion. Na dzień dobry. Twoje zdrowie. Moi drodzy widzowie, ale tu ludzi jest. Doktor 0031 jako pierwszy. Siema doktor. Twoje zdrowie. Paweł Skok, Robert Kell, Tobiem, Damian Kłos, Patryk Rynkowski, MK, Tomi Paszyn i poleciało masę innych uczestników. Witam Was serdecznie, Wasze zdrowie. Mariusz Wójcik, John Konstantine, dzięki za wsparcie kanału Underground Passion. Sapesz, teraz Fame MMA się ogląda, ale na sen włączę twoją powtórkę. PS, całe dnie oglądam archeologię żywą, dzięki tobie. Koszmarny Paweł Nightmare napisał. No to się cieszę. Ciekawe, kto z was wskoczył na kanał archeologii żywej, na fajne takie webinary, gdzie Radosław Biel zaprasza profesorów, doktorów archeologii i gadają sobie na luzie. Zresztą dzisiaj będzie część w tym temacie, ale jestem umęczony. Mam nadzieję, że wyraźnie gadam. Jest mi tak gorąco, że to jest niewyobrażalne po takim treningu. Drugim treningu zresztą. Dzisiaj dwa treningi były. Jacek Woźniak. Pakollo. Kto tu jeszcze jest? Dzięki za wsparcie kanału Underground Passion. John Konstantine również. Tomasz Sendlak, dzięki za wsparcie kanału Underground Passion. No dobra, moi drodzy widzowie, taki dzisiaj luźny live. Coś tam ostatnio, jak widzieliście, szperałem na jednej z płyt. Znalazłem jedną płytę, przegrzebałem ją, a tam fajne materiały. Tam parę archiwalnych materiałów z lat 2000, jakiś taki zrzut to był, 2008... 2009 i 2011. Tak jakoś tak na luzie. Maria Urszulak. Na paliwo 5 dych poleciało. Wiem, bardzo, wiem, dobra, to już chyba wiem gdzie. Bardzo dziękuję. Mario, twoje zdrowie. Mam jedną akcję do zrobienia na supa. Natomiast nie mogę podjechać, bo tam śnieg leży. A nie wiem za bardzo, jak tego obiektu szukać. Nie chcę odpalać detektora, żeby nie było jakiegoś przypału, że ważę z detektorem, szukam zabytków bez zezwolenia, więc mogę go tylko podejść i podnieść przedmiot, który tam leży, bo on jest pod jakimś workiem czy jakąś puszką. Natomiast jest bardzo dużo śniegu w tej chwili. Znaczy, nie wiem jak u was, u mnie tak narąbało śniegu. Wyruszyłem na fajną dzisiaj wędrówkę po górach, taką dynamiczną właściwie pobiegać. Ale tak zaczęło lać takim deszczem w to wszystko, tym sklejonym śniegiem, masakra. A w nocy ma być koło minus 10 stopni. Więc może będzie bardzo ciekawe. Czekajcie. Michał, Żaneta Z. Dzięki za wsparcie kanału Underground Passion. Saperka TV, siema Saperka TV. Jest ekipa, widzę. Krzysztof Jarosławski, pozdro. Lepiej powiedz, kiedy się ten temat ruszy z wojownikiem. No czekam na wieści. Zobaczymy, jaki archeolog przejmie temat, na ile będzie chętny porozmawiać ze mną o tym. No bo niekoniecznie musi się skończyć tak, że ktoś mnie powiadomi i niekoniecznie będzie tak, że wezmę w tym udział. Już tak wielokrotnie było. Właśnie. O, jest Przemysław
Dudek. Hejo, pozdro z nad naprawy piór. Jak dobrze kojarzę, Przemysław na undergroundzie wrzucał fajne informacje. Piórami się zajmuje, stare pióra skupuje, robi renowacje, na zlecenie naprawia stare pióra. Nawet nie wiedziałem, że to takie pieniądze, takie pióra stare, niektóre. No, jak dobre zegarki. Jak z tego co pamiętam, było pióro ostatnio też prezentowane na Underground Passion prezydenta Mościckiego, które miał chyba możliwość kolega robić jakąś taką renowację. Tak? Nie pomyliłem czegoś? Chyba Mościckiego, tak? Pozdrowienia dla Michałka, Buli, cioci, Bożenki, Górnik. Pewnie oglądacie. Łukasz Sowa pozdrawia. Ja też pozdrawiam. Jest Astro Kosmo. Siema Astro Kosmo, witam cię serdecznie. Tak, dokładnie tak. Czyli to było pióro prezydenta Mościckiego. Niezły temat. Nowy wspierający Rafał Tchórzewski. Dzięki Rafale. No, dużo osób wspiera ten kanał. Powiem wam, dzieją się cuda. Nie spodziewałem się. Ponad 90 tysięcy subskrypcji. Ładnie leci do góry. Szkocja pozdrawia. Jak smakuje yerba? No właśnie, oryginalnie smakuje. W tej chwili yerby nie piję. Powiedziałem przy yerbie o skarbach, ale lecimy z tym. Kakao ceremonialne. Po drugim treningu. Kalisto, dzięki za wsparcie kanału. Napisał mi Kalis Saper, ty ostrzegaj kiedy live'y. No ciężko powiedzieć. No dzisiaj tak. Po południu narobiłem masę różnych rzeczy. Polazłem na trening na dwór. Taki jakiś taki ciężki. Umęczyłem się tam w samej koszulce w tym mrozie. Zjadłem dobrego burgera, wypiłem maślankę i tak siedzę i mnie nosi. Czy słyszałem o skarbie Tudorów? Nie bardzo. Nie wiem chyba o czym mówimy. I stwierdziłem, robię drugi, jeszcze mocniejszy trening. Wziąłem pukel, taszę ciężką, naładowałem naprawdę dzisiaj tam gratów z 10 kg na siłę. Ubrałem się w takie półsportowe ubrania, detektor do ręki i po skałach, po tym śniegu, żeby jak najbardziej jeszcze ślizgać się. Taki przebieg po skałach. Nie wiem, czy z tego materiału jakiś powstanie, bo no wiecie jak to jest, jak się nosi kamerę, a wszystko jest mokre, po prostu mokre. Nic nie widać. Kiedy wydaję książkę? No żebym wydał książkę, to muszę spędzić parę miesięcy z dala od ludzi. Inaczej nie do rady. Malaga, południe Hiszpanii się kłania. Ile ja ogląda? Pozdrawiamy południe Hiszpanii. Piotrze, pozdro. Saperka TV napisał. Kali 100. Daj dzwoneczek, to nie przegapisz z powiadomień, kiedy live. No właśnie, nie wiem, czy to jest prawdą, bo wielu ludzi ma te dzwoneczki i nie dostaje powiadomień. No właśnie. Kosa 455. Siema. Moi drodzy widzowie, czekajcie, ja tylko zobaczę, czy jest jakiś moderator, który będzie mógł mi coś pomóc. Olo, Śląski Pieron. Ślema, Śląski Pieronie. Z mojej podróży tym kajakiem przez całą Wisłę, co te 1000 kilometrów przepłynąłem w listopadzie, to mój kajak, pieroński pomysł został nazwany. Tak sobie go nazwałem. Pieroński. Słyszeliście? Coś było. Zaraz się coś tu pojawi. Tomasz Kropek. Tomaszu, twoje zdrowie. Wielkie dzięki. Także wisi mi jeden temat w rejonie Krakowa. Chyba, że nie dam rady i poproszę jakieś stowarzyszenie, które mieszka tam w rejonach, no właśnie, pomiędzy Katowicami a Krakowem, na tej trasie właściwie. Tam mam bardzo ciekawy temat do podjęcia na słupa. Czy PZT robi podstawowe szkolenia z militariów i zachowań z niewybuchami, niewypałami? Hipek zapytał. Ależ oczywiście. Te szkolenie jest takie, jak dobrze pamiętam, jak się przystępuje obecnie do Polskiego Związku Eksploratorów, tam prócz szkolenia z podstaw archeologii, rozpoznawania różnych rzeczy, które się znajduje, jest właśnie szkolenie z zakresu takich niebezpiecznych rzeczy.
Oraz jest szkolenie na zasadzie zrozumieć las. O co chodzi w chodzeniu po lesie, jak już mamy zgody lasów i tak dalej. Zresztą te szkolenia były bardzo ciekawe na żywo, jak były prowadzone dla stowarzyszeń i przez stowarzyszenia na terenie całej Polski. No to na przykład strasznie mi się podobało jedno ze szkoleń, kiedy o lasach opowiadał rzeczywiście taki ekstremalnie mocny pasjonat, tak jak my się pasjonujemy skarbami, poszukiwaniami. To ten pan tam opowiadał o lasach. Niesamowita wiedza i fajnie się to słucha kogoś z taką pasją. Właśnie, opowiedz o akcjach z Arkiem Dominicem. O kurde, Binio, ale bym poopowiadał z Arkiem. Ale musielibyśmy się spotkać najlepiej. PZT robi takie szkolenia podstawowe, Michał Popalski, dokładnie. To są trzy szkolenia, o których powiedziałem. Jak wstępujecie do Polskiego Związku Eksploratorów, to tam są te trzy takie w ramach wejścia do naszego, jakby to powiedzieć, do tej społeczności, którą jesteśmy. Ja od lasów dostałem ostatnio na max 20 cm hanas. No wiesz, ciężko powiedzieć. No pamiętaj, no las to nie jest urząd, tak? To jest jakby, no to jest, od wielu czynników to zależy. Podejrzewam też, może być tak, że tam, nie wiem, wyobraźcie sobie, no, że jesteście nad leśniczym, tak? Dwie osoby gdzieś tam mają u was pozwolenia, no to możecie dać tam głębiej, no ale jak nagle, nie wiem, setnej osobie dajecie pozwolenie na metr, no to się zaczyna problem, tak? Z tą siłką i z tym wszystkim, więc zaczyna się jakieś z ograniczeniami. Gdzie najdalej byłeś na świecie? Afryka, ale to też północna część Afryki. Muszę coś ponadrabiać, podróżowanie. Kohorta pozdrawia, podziemna historia. No koniecznie pozdrawiam kohortę. Dzięki. Wasze zdrowie. Dzięki za szybką wysyłkę książki. Znaczy książki, no właściwie albumu. No tak, no bo ktoś tam też mi napisał, że tam nie ma za bardzo co czytać, tylko do pooglądania parę rzeczy, parę artykulików. No bo to jest tak, jak wam czytałem i było w opisie. To jest taki bardziej wstęp, taki albumik mały, który ma być dopiero początkiem kontynuacji takiego całego cyklu bardzo ciekawych znalezisk z Czerna. Ale żebym wam o tym powiedział, to muszę wam coś pokazać. A zresztą mogę wam powiedzieć, no bo jak wiecie, w tym albumie, który się teraz pojawił, widzieliście film, tak? Oglądaliście film, ten krótki, który był o wydobywaniu. Udało mi się parę archiwalnych materiałów zdobyć z wydobywania tych enkolpionów, tych relikwiarzy, które w środku, no to jeszcze muszę doczytać, czy w którymkolwiek z tych enkolpionów znaleziono coś w środku. Czy była jakaś relikwia w postaci jakiegoś kawałka drewna, czy kamyka, czy czegokolwiek. Pamiętam z historii w jednym z enkolpionów, ale oczywiście nie tych, co myśmy trafili, był taki mały kamyczek, który się okazał meteorytem. Taka ciekawostka. Saper, twoje pasy super. Bardzo się cieszę, a zwłaszcza jak Dariuszu je wykorzystujesz w terenie do jakichś tam ciężkich prac. Andrzej Matusik. Siema Andrzeju, dzięki za wsparcie kanału Underground Passion. Lesław Lolkowski, tobie również. Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. Backflip. Dołączył do grupy wspierającej kanał Underground Passion. Do Beboków. Do grupy Beboków. Siema. Nacisnął wsparcie, jest w Bebokach. Twoje zdrowie. A co do właśnie koszulek, bo pytaliście o koszulki z Bebokiem, no to dzisiaj poszło, że tak powiem, słowo i są rozmowy z szwalnią, czy by przygotowali koszulki z Bebokiem. Taki jeden dupny Bebok, żeby był. Tutaj sobie wymyśliłem jakieś logo Underground Passion na ramieniu. I koszulka może byłaby, nie pamiętam techniki, nieco droższa, natomiast taki lekko, że tak powiem, mechaty wtedy jest ten jakby nadruk. Znaczy bebok będzie wtedy mechaty taki. Będziecie się mogli podropać po beboku. O. Proszę bardzo. Witam cię Saper i cześć wszystkim. Marek i Zedorek. No i to tak, z tymi... Sorry, że tak dziwnie gadam, ale jestem tak przeciągnięty, że tak powiem, po tym mrozie i po biegu. Czuję gardło mocno takie przeoddychane. Rad 77. Bardzo dziękuję za wsparcie. Twoje zdrowie.
Magdalena Fia. Powiedz nowym widzom, jak to było z tym wysadzonym klozetem, bo ja nadal się zastanawiam, jakie były okoliczności tego zdarzenia. No proste były, Sylwester był, miałem, nie wiem, z 12 lat i petardę wielką. I tak się stało, no. Kiedyś opowiem. Jest Zeus, ekipa La Tierra z Hiszpanii, siema. Koszulka dotarła, bardzo fajna, bardzo się cieszę. Trochę się bałem, że ten, rękawki mogą być nieco, przymaławe. Ale to było tak, że tak powiem, na moje kopyto, chyba L-ka czy XL-ka, od niej wyszło ten wzornik. Ale wyszło, że fajnie, że ludziom się dobrze w niej, ludzie się dobrze w niej czują. Nie wiem, ja mam taki problem, że nie chodzę w ubraniach, które mi nie leżą. I to byłby z... No kurde, na pewno widzieliście, że mam inne jakieś tam ubrania, ale no nie chodzę w nich, bo coś mi po prostu nie leży. Albo za szerokie, albo za długie, nie wiem. Tak mam. Jak mi coś nie leży, nie potrafię. A mam często ubrania, które są stare, mają, nie wiem, z 10 lat i chodzę w nich jeszcze non-stop. No po prostu fajnie się w nich czuję. No kurde, są starte, ale no lubię je, po prostu lubię. Zresztą macie tak samo na pewno. I za to was ganiają tam, nie wiem, czy żona, czy mąż, czy kto inny was tam gania za to, że latacie w jakiejś starej, nie wiem, ubraniu, które po prostu lubicie. Marecki, dzięki. Dzięki ci, dzięki. Za donata. Twoje zdrowie. Także widzieliście ten fragmenty tych filmów z wydobycia, te archiwalne wydobycia tych enkolpionów. I później właśnie pokazywałem wam ten albumik, który udało mi się wykupić prawie cały nakład. Okazało się, że ten nakład sam sobie był w ogóle mizerny. No bo tak właśnie jest, moi drodzy widzowie. Wielu archeologów, wielu naukowców czasami coś fajnego opublikuje. Co jest naprawdę fajne. Bo część artykułów jest takich bardzo naukowych, takim językiem nie bardzo przystępnym dla każdego, kto się może interesować archeologią, natomiast jak nie siedzi gdzieś w temacie, to się to ciężko czyta. Ale bywają publikacje oraz niektórzy naukowcy, archeolodzy, którzy nie tylko znaczy publikują, czy też nawet jakieś tam filmy czasami robią, ale piszą też książki tak przystępnym językiem, tak niesamowicie... Zresztą, co ja wam będę gadał? Zaczynamy! Moi drodzy widzowie, od razu lecimy z jakąś książką na dzień dobry, ciekawą. Jeszcze raz, dobry wieczór wszystkim tym, którzy dopiero teraz się tu pojawili, bo nawet nie wiem ile jest ludzi. Saperka TV, jeżeli mógłbyś przez chwilę nie tyle tu pomoderować, co jakbym miał jakieś pytania, mógłbyś mi odpowiedzieć, bardzo bym ci podziękował, bo wiem, że ogarniasz tam tematy YouTube'a, więc jeżeli będę miał pytanie o ilość osób, to bardzo bym prosił tylko, żeby Saperka mi napisał. A nie piszcie mi, moi widzowie, bo po prostu w momencie, jak mi dajecie informacje, o ile jest widzów, to tylko widzę w komentarze znikające. Także Saperka, bardzo ci o to dziękuję. TV, jeżeli możesz. 400 osób. No to witam wszystkich tych, którzy dopiero przybyli na live'a. Na luźno, o skarbach, przy kakale ceremonialnym. Bzyk46, witam, powiedz jak sprawa ze skarbem rodziny Fiutak, wiesz coś już może, wiem praktycznie wszystko, ale nie mogę wam jeszcze nic powiedzieć, bo jest naprawdę tak ciekawy temat, takie rzeczy się wydarzyły, tylko brakuje mi jednej rzeczy, jak ona się wydarzy, to będziecie mieli, myślę, że mega materiał. Dobra, a propos bardzo przystępnych, bardzo ciekawych publikacji, oczywiście jest ich wiele, nie znam ich wszystkich, ale powiem wam o jednej, która mi akurat, że tak powiem, na półce nie zalegała. Uwaga, zaczynamy. Wydawnictwo Trio, Andrzej, profesor Andrzej Kokowski, 12 miesięcy z archeologią. Książka, którą otrzymałem od samego profesora podczas naszej współpracy kilkuletniej. Niebywale spektakularnej. Do końca życia będę wspominał tą współpracę, która no przyniosła niesamowite efekty naukowe dla wielu archeologów. Zakończyła się tym, że napisali jakieś tam prace magisterskie, doktoraty
i nadal pracuję nad materiałem, który udało mi się pozyskać. Miałem wtedy bardzo ciekawe kilkuletnie zlecenie. Zatrudniałem wielu poszukiwaczy w mojej tej firmie Prospekcja i dla archeologów robiłem takie kompleksowe akcje, czy cały czas to robię. Natomiast wtedy to było na bardzo wysokim, że tak powiem, zaangażowaniu, bo mogłem sobie na to pozwolić. Teraz mam jeszcze nieco inne priorytety, ale podczas tej współpracy z profesorem Andrzejem Kokowskim otrzymałem od niego w prezencie książkę. Jest dla mnie podpisana, ale cóż wam powiem, książka. Ona chyba nawet jest dostępna, da się ją kupić w księgarniach. 12 miesięcy z archeologiem. Wszystko działa? Bo jakiś komunikat dostałem od kogoś, że dźwięku nie ma. Halo? Co się stało? Co się stało? Działa, jest ok, super. Jest, działa. No to lecimy. 12 miesięcy z archeologią. Czyli taki każdy miesiąc, jaki tam profesor gdzieś spędził wokół jakiejś akcji związanej z jakimś zabytkiem, z jakąś akcją, wykopaliskami i tak dalej. I pokazując, prezentując jakiś taki skarb, na przykład z danego miesiąca, którym się tam zajmował, czy jakąś akcję robił, o proszę bardzo, jakiś grób wojownika, czytelnika, po prostu was jako czytelnika przenosi i niczym. Nie, ja się czułem, jakby siedząc na fotelu, jakbym jakimś, jak to się mówi, wehikułem czasu się przenosił. Fajnie, bo i o lokalnej tej historii można poczytać, o nieco o polityce, jak to wszystko wyglądało w tamtym czasie, o którym opisuje. Mega, mega fajnie, bardzo takim fajnym językiem, o gotach. Co tu jeszcze? Kurde. A może inaczej, czekajcie, ja wam tutaj otworzę spis treści. Co my tu mamy? O, styczeń. Styczeń. Zabawa, zabawa, zabawa. Bez granic, czyli jak to w starożytności prawdopodobnie balowano. Luty. Skąd przyszliśmy? Marzec. Słowianie, goci. Spór o identyfikację i pochodzenie również jako składnik dyskusji o polskość. Kwiecień. Wykrywacz metali. Instrument naukowy czy barbarzyńskie narzędzie? Maj. Unia. Stan permanentny. Czerwiec. O wandalskim wojowniku, który mógł być księciem. Lipiec, Radawa, czyli Niemcy ratują polskie zabytki archeologiczne. Sierpień, utracone, odzyskane, zaskakujące. Wrzesień, nieznany grób kultury pomorskiej z miejscowości Święta, powiat złotowski. Październik, dwie bitwy o Kotlinę Chrubieszowską u schyłku starożytności. Listopad, tu spoczywa mój mąż. To jest w ogóle niezłe. Grudzień, Bóg się rodzi, moc truchleje. Naprawdę, naprawdę fajna książka. Aby nawet komuś podarować jako ciekawostkę, taką luźno, do luźnego czytania. 12 miesięcy z archeologią, profesor Andrzej Kokowski. Naprawdę polecam. Wojciech J. Dzięki za donata. Twoje zdrowie. Dzięki ci wielkie. Saperka TV, o fajna książka. Jest to, co było z tym wojownikiem od tarczy. Przepraszam, Umbo, dobrze mówię? Dokładnie. Jeżeli się znajduje Umbo, to zawsze, albo najczęściej, powinien jeszcze być drugi element, czyli imacz. Jak macie tarczę i na przykład sobie wyobrazicie, że to jest tarcza, w środku jest dziura na wylot, jest na przykład z blachy takie mocowanie, które tam, nie wiem, może było czymś owinięte, trzymało się. No to tutaj by łapa wystawała. No to tu macie te umbo, a z tej strony ten metalowy taki pasek z takimi fajnymi ćwiekami. Często mogą przez was znajdowane i wyrzucane. To jest imacz do tarczy. Do imania. Właśnie. Imacz do tarczy. Nie, czy kontaktowałem się z nazwą tego miecza celtyckiego? Niestety nie miałem czasu, ale mogę to zapisać. Z głowy mi to wypadło. A żeby to zapisać, potrzebuję tutaj
Filok, nie filok. Tutaj piszemy o. Wisła ruszyła o świcie. Jestem właśnie w trakcie czytania. Dorwana za 2 złota na kiermaszu, Kleszczu powiedział. Leży, czytam właśnie, tylko u mnie trochę ten. Wyrwanych kartek. Siema Saper, Damian Mazury, Majmes. Siema, siema. Onkie 85 i Dariusz Trapski. Nie, nie, dalej w sprawie tego ostatniego zgłoszenia na słupa, tego grobu, czekam na info. Dopiero zostało zgłoszone. Także jeszcze chwilę. No, to a propos takiej książki naprawdę luźnej. Oczywiście nowości są bardzo fajne, muszę się zapoznać z nowościami, bo fajnie na przykład muszę zobaczyć, kto napisał książkę, że na przykład cofamy się we wczesne średniowiecze w Polskę, ale nie na zasadzie jakby opisu, tylko na zasadzie sytuacji, jakby fabuły książki opisującej przygody jakiejś osoby z tamtych lat. O, setek monet rzymskich zbieranych przez ludzi uzbrojonych w wykrywacze metali do skarbnicy wiedzy trafia zaledwie ich cząstka. Te pochodzą prawdopodobnie z Grudka nad Bugiem. No to jest prawda, nie można tego zanegować. Takie rzeczy nawet tutaj. Dobra. Czy pijam jeszcze kakao ceremonialne? A no owszem. Went open air Robert Nicgorski. Wasze zdrowie, dzięki za wsparcie kanału. Czym różni się XP Mi 4 od Mi 6? Mi 6 jest dedykowany do Deusa. Czy wybrałbym się w miejsce znalezienia tego miecza? Jeżeli... tak, tak, ale musiałbym pogadać z tym znalazcą, czy konserwator by mi wydał zgodę w to miejsce. A wiesz coś o holderze na ogniwa Leon do Urtusa? Ja taki miał powstać u mnie i miałem to sprzedawać, natomiast był problem, że każdy musiałby lekko zmodyfikować wykrywacz i to byłby problem. Pozdrawiam Anetkę z Widowa. Pozdrowienia. Czekajcie. No i o, zobaczcie. Bardzo dużo wychodziło takich sprawozdań archeologicznych, różnych roczników, miesięczników. Numizmatyczne były też takie i są nadal wiadomości numizmatyczne. No to są już takie bardziej naukowe artykuliki z różnych, z całej Polski, zbiór różnych rzeczy z ciekawostkami i tak dalej. Co my tu mamy? Pierwsze co otwarłem. Co my tu mamy? Jakaś mapka. Nie będę nawet wam tutaj spisu treści czytał, bo to bardziej, ale chyba, że... O, na przykład. Henryk Wiklak, osada wczesno-średniowieczna w Stubnicy, Trzymorgach, województwo Piotrków Trybunalski. Grodzisko w Poznachowicach Górnych. W świetle wstępnych badań archeologicznych. No i takie też jakieś zgłoszenia przypadkowe, ale to są tam, to są z lat akurat tutaj. Zobaczcie, to są akurat z lat 84. Tam gdzieś mam z 20, z 1920 roku takie podobne sprawozdania, wiadomości archeologiczne. To. Co my tu jeszcze mam? O, kurde. Paczki przyszli. Ty, a właśnie, ty. Moi drodzy widzowie, może jakiś ten... bo paczkę dostałem. Zostałem od was kilka paczek. Nie byłem w stanie wszystkimi się pochwalić. Ale może tą paczkę otworzę przy was. Tam jeszcze jedna leży. Ostatnio dostałem pyszne miody. Bardzo dziękuję. Propolis, którego codziennie używam.
Czy trafiłem kiedyś ślady Ura? Oczywiście, w moich filmach nawet było o łuskach, które trafiłam. Będzie unboxing, tak. No to lecimy. Czekajcie, tylko muszę jakąś ten dzidę kryjącą znaleźć. Tą dzidą krojącą to muszę uważać, żeby palce były wszystkie, bo to jest pierońsko ostre. Tu przyszła paczka od właśnie od Marcina Easy Rider z kanału Marcin Easy Rider. Marcin motocyklista, zajmuje się Harley'ami, jeździ po giełdach, pokazuje mega fajne, ciekawe rzeczy na giełdach staroci, związane nie tylko z motorami, ale i starociami. Jak to otworzyć? Jak on to zapakował? Czekajcie. Co tu jest? Tak, tak, będzie dobrze. Jakby siebie nie pociąć i kogoś nie pociąć. Otwieranie paczek jest fajne. Od dzieciństwa to lubiłem. Czekajcie, to trzeba tak zrobić. Cześć, jak zgłaszać na słupa? Czy nie masz problemów z tego powodu? Czasami mam problemy. Mam. Natomiast najbardziej lubię, jak mi takie, jak się gdzieś spotykamy na zlotach, ktoś podchodzi i daje mi kartkę, na kartce wszystko opisane. A potem w wolnej chwili jadę, tak jak na przykład w tych przedostatnich było. O! To się dobrze otworzyło. U! Coś tam wystaje. Tak. I tak. Kamila Wojenkowska. Dziękuję Ci, Kamilu, gorąco Ciebie pozdrawiam. Twoje zdrowie. Dzięki za donata. Czy Odyn coś wrzucił? Zapytał, ale co Odyn miał wrzucić, bo nie wiem, o co chodzi. Z takim majcherem do paczki. Ło, matko, no. Jeszcze nie wiem, co tam jest, bo może się okazać, że to jakieś papieżane coś i właśnie będzie całe pokrojone. Całe będzie pokrojone. Dobry wieczór wszystkim, TS74. Dobry wieczór. Czekajcie sekundę. Witaj z apelu na paliwko i konserwy.